Cześć wszystkim! Na Uponie 7, ale przyciąg Pillars of Eternity. Dobra. Co my tu mamy? You have stayed true to our cause, Inquisitor, but so many others have not. For every heretic we confess, for every betrayer that burns on our pyres, new sheep continue to flock to Iavara ex Incios. But not you. I underestimated you in the beginning, but no longer. Zaszczycasz mnie, wielki inkwizytorze. It's not for honor that I summon you today, but for duty. Too many of our own have confessed upon the wheel and the rack and the flame. Too many of our faithful have had their minds poisoned by the great witch. The tide is against us now. We have but one option. Iavara's following must see her exposed for what she is. She must confess her heresy before my court. Jak do niej dotrzemy? Not in Kratom, surely. Their lord has embraced her heathen faith and protects her with his army. But in Osionis, things would be different. The king of Osionis is a sinful man. We have helped him to see the error of his ways, and now he fears for his soul. He would pay any price for absolution. Ale jak sprawić, żeby Iavara przeniosła się do Osionus? You have already done much for the Inquisition. I wouldn't ask this were there any other choice. Ta. Okej. Okay. Bo zaraz będzie o tym wspomniane w rozmowie za chwilę. Okej. Okay. To jest Tyr Erwon i mamy to rozmawiać z Delemganami? Ta. Dobra, no to wchodzimy. I coś się dzieje? Gdy dwie identyczne kobiety zmierzają w twoją stronę, zdają się niknąć na tle drzew, które zapewniają im kamuflaż. Ich skóra to kora drzewa, pełna grzbietów i szczelin, łuszcząca się i pokryta plątaniną splotów korzeni pączków i kwiatów. Ich włosy opadające jak gałęzie stojące za nim wiązów skrywają się w cieniu ząbkowanych liści. Źrenice ich oczu są otoczone setkami, jeżeli nie tysiącami, koncentrycznych pierścieni, jak gdyby wszystkie miały symbolizować zgromadzoną przez tysiąclecia wiedzę. Ale ja chyba mam pozwolenie. Chwila, chwila. What of it, young trespasser? Is it as my sister says, or are you here to stain this place with foul deeds? Okay. Szukam mężczyzny, który odwiedził to miejsce. Wygląda na to, że już się spotkaliście. There, by his own admission, Sheeda. Co? Really, sister. And you wonder why your leaves begin to fall out before midsummer. Clearly, that man did not want to be followed. Whatever the relationship here, I suspect it is anything but cordial. Ta, to miałem na myśli. The answer is yes, we crossed paths with Fales not long ago, and we can tell you where he went. But I find it curious that anyone would seek him out. Suspicious even. If we are to help you find him, we would know why. Jeżeli go powstrzymam, być może położył kres dziedzictwu Wejduena. Słuszna uwaga. But
that's not what this is really about, is it? You are bound to that man. Chyba w pewnym sensie. I see it now. You are awakened. Your soul is awakened, something once buried deep, now rises to the surface. Past overwhelms present, closes in around you. Your time has nearly reached its end. Dzięki za informację. Muszę teraz dotrzeć do Taosa. O czym ona mówi? Przecież Meruet powiedział, że to jest już na stałe? Razem przybyliśmy długą drogę, nie pozwoliłby zatrzymała nas para gadających drzew. Być przykutym do takiej przeszłości. Cóż za gorzka i bolesna historia, widzący. Więc to wszystko było na nic, a ja popadnę w obłęd? Nie, ale miałam nadzieję, że zdołam ją zapomnieć. Byłoby to bardzo miłosierne, ale jak można okazać miłosierdzie duszy, która sama uważa się za winną? Okej. I would. Were the way not so likely to end in death. Śmierć może być lepszym wyjściem niż to, co mnie czeka. It may, but not all deaths are alike, and the man you pursue is versed in thousands of them. Ta. The man fails, you must already know by now. You are linked by a common past. Something about it lingers within you, fester, unresolved. What it is, I cannot see any more than you. And without that knowledge, your doom is certain. Okay, fine. But were you to learn the source of this mystery, perhaps it could be put to rest. Though it is equally possible it will trouble you as much now as it did then. And merely speed your condition to its end. Moja przeszłość powraca do mnie we fragmentach. W jaki sposób mogę użyć ją w całości? It will replace your sanity's last breath. Such is the nature of your condition. Mm-hmm. Or you could learn it from someone who already knows. Taos, czy on będzie ją pamiętał? It is said the gods made his memory perfect, that he may never forget his charge. If he ever knew, he still does. Mm-hmm. Not that he would tell him, of course. O, szkoda. You have followed the right person for the wrong reason, it seems. We see it often beneath the elves. The soul dragging mind and body to unknown places for unfathomable reasons. You may have wandered into Theos's path many times, in many lifetimes, without an awakening to show you why. Mm-hmm. The only thing that's certain is you did not find what you sought. Mówiłyście, że wiecie, dokąd się udał. He has gone down beneath the tower to a place older than me, where the people of Engwith once walked. He makes his way to the buried city, sun and shadow. Do miejsca pod wieżą. Okej, ciekawe, słońca w cieniu. May he stay down there and rot with the remains of his people. Mhm. He may yet. He won't be returning the way he came, that much is certain. He opened a secret path in the tower's base and saw it destroyed behind him through some vile means. Czy istnieje jakaś inna droga, aby się tam dostać? On the burial isle, through the court of the penitents, Braeth Yamin. A shortcut in fact. Tak, myślałem, że prędzej czy później coś nas zaprowadzi na tą wyspę pochówków. Z jakichś przyczyn. Okej. Don't be cruel, sister. Co? Great pit at the center of a forgotten court, where faiths were judged in place of crimes. To most, it is simply a gateway to death. With the help of the gods, it can take you where you want to go. Co masz na myśli, mówiąc z pomocą bogów? The pit is said to have been a means of judgment by the gods. Those cast into it are meant to die.
Nie brzmi zbyt ciekawie. Co to za sąd? It is older than we. A place for the trial of heretics. We were not here to witness it. But at one time there was a group that refused to acknowledge the gods. Neither the first nor the last, of course. But these were numerous and all put on trial for it. Those who did not repent were cast into the pit and imprisoned below. Okay. Na zawsze uwięzieni? The fall killed them, of course. Prison was not for people, but for their souls. O, jeszcze gorzej. It is said that many of the condemned repented and were permitted by the gods to ascend from the pit, so long as they pledged their service to one of them. But these are old legends. A kim cudem mam nakłonić być bogów, by mi pomogli? Behind us is Tear Evron, said to pierce the shroud itself and a place of communion with all gods. Czyli jedynym sposobem, aby pokonać tę otchłań, jest modlitwa o pomoc? Do kogo mam się pomodlić? Do któregoś z bogów. Czy nie ma innego sposobu? W jaki sposób mam się pomodlić? And the stars show us the allegiances of the gods. When stars are in conjunction, we know the gods they represent are aligned as well. Okay. You should choose a place to pray where you'll be closest to those you want to hear you. If a god stands alone, you should pray to that god. If they band together, you should address them all. Choose your words wisely, for all gods expect proper homage, and none has patience for fools. Okay, mam inne pytanie. What do you wish to know? Skąd wiedziałyście, że szukam Taosa? Wspomniałeś, że ludzie przychodzą do wiązów, choć nie wiedzą, dlaczego to robią. Każda dusza posiada własną wolę, jej potrzeby i zachcianki rzadko są rozumiałe, ale i tak każdy za nim mi podąża. Often it is for no reason we will ever know. In your case, let us hope it is for peace. Or vengeance. Ta jej siostra jest bardzo... Jakby to wyjąć? Gadatliwa? Zajadła? Chce się czegoś o was dowiedzieć. Journey has been over time, but not distance. Measured in observations, but not experiences. We have seen the elms grow tall. We have seen cities built, burned, and built again. The only constant has been the tower, a silent companion through the ages. You can imagine why this recent destruction has stirred my sister so. If you do nothing else, make that man pay for what he did here. No dobra, to chyba wszystko, co możemy o nich się dowiedzieć. No to żegnajcie. Okej, mamy sporo opcji do wyboru. Chciałbym, żeby wrócił do cyklu życia. Chciałbym, żeby cofnął szkody. Chciałbym skierować go na lepszą ścieżkę. To pewnie nie zadziała. To może wybierzmy przynajmniej to. Chciałbym cofnąć szkody, które spowodował. Ale może zdołasz zmienić co nieco.
think on this matter. Be assured in your course. In the end, it may mean all the difference, not just to his soul, but to yours. Mm-hmm. And be warned. Some questions have answers that can never be learned. And it is those that trouble the soul above all others. Hmm. Okay. May you find an answer to yours. No to dzięki. Mm-hmm. Idziemy dalej. Do tych krwawych piasków. Będziemy się... Niedługo się pomodlimy do bogów. Okej. Okay. Już prawie cała drużyna awansowała. Jakaś nowa wiadomość? Zebrano daninę. Okej, okay, jeszcze mamy 2 dni do obrony. Jak z budowaniem? Jeszcze 14 godzin, więc jeszcze sporo czasu mamy. Okej, okay, dobra. Już zajmijmy się teraz awansami. Już większość drużyny nam awansowała. Wygląda na to, że chyba niedługo będziemy musieli się z kimś silnym nawalać. Okej, okay, dobra. Po kolei. Co tobie dać? Wiedza. No trochę wiedzy. Czasami się przydają w rozmowach. Okej. Okay. Chyba jakieś nowe zdolności dostałem. Zobaczmy jeszcze raz, jakie mam opcje. Leczenie łańcuchowe. Wybieram pojedynczego sojusznika do leczenia, ale efekt działania przeskakuje pomiędzy sprzymierzeńcami nawet 6-krotnie. Plus 65, no to nie jest tak dużo. Nagłe wyzwanie. Nawołuje sprzymierzeńcę do pośpiechu, zwiększając jego tempo ataku. 3 razy przed odpoczynkiem. Okej. Okay. Stawia opór wszelkiej napaści, przyznając premię do obrony przeciwko zatruciu, chorobie, zdominowaniu, przestraszeniu, przerażeniu. No okej, okay, to by się przydało. Wzmacniające wyzwanie. 2 razy na potyczkę. Sprzymierzenie co odbicie plus 25. Gida lojalności. Postać będąca pod wpływem zamętu, zauroczenia lub dominacji doświadczają poważnych ubytków celności podczas atakowania paladyna. Oprócz tego jego ataki utracone przez paladyna przeciwko takim postaciom zadają minimalne obrażenie i przerywają działanie zdolności. Usuń zauroczenie, zdominowanie, zamęt. No to również jest fajne. Nawet buffowało się z tym, z tą praworządną duszą. Oczyszczenie niegodnych. Wszelkie efekty działające. Tak. 2 razy na potyczkę, niekorzystne efekty zawieszone przez 22 sekundy. No to też byłoby spoko. Dobra, zamyśl. To jest fajne, podoba mi się. Praworządna dusza również mi się podoba. Egida lojalności też nie jest zła. Mielibyśmy w końcu jakiś sposób na zdejmowanie tego zdominowania, co byłoby bardzo fajne. Okej, okay, to może weźmy to. Będę musiał pamiętać potem, żeby tego używać. Dobra. Eder, teraz ty. Atletyka. Dobra, potem mu przetrwanie zwiększymy. I zobaczmy. Nieustraszenie. Niewrażliwość. Spoko. Przezwyciężająca garda. Zdolność pasywna. Powalenie przez 5 sekund. Ataki przy odstąpieniu od walki mają zwiększoną celność i obrażenia oraz powalają przeciwnika. Okej, okay, ale nie pisze nic o celności i obrażeniach, jakie to zwiększa. Narażenie. Aura. 50% otrzymanych obrażeń skierowanych na rzucającego jako bazowe. Chwila.
Wojownik stający się na drodze ataków skierowanych na sojusznika. Końcowa suma obrażeń z ataku na pobliskiego sojusznika zostaje podzielona, wojownik przyjmuje na siebie połowę w formie obrażeń bazowych. Okej. Okay. Jakby był bardziej tankowaty, to by mu się przydało. Dobra, niezłomność. Raz na potyczkę. Wymaga wytrzymałości poniżej 1%? To się często nie zdarza. Na siebie. Czekaj, wojownik nie godzi się z porażką. Po utracie przytomności staje na nogi, otrzymując część swojej wytrzymałości, tymczasową premię do wszystkich obron i redukcji obrażeń. Okej, to by było bardzo fajne. Czyli takie automatyczne wstawanie. Fajne, przyciągnięcie. Gwałtownie naciera przeciwnika, przyciągając go do siebie w zasięg walki zwarciu. Zasięg 5 metrów. Cel w luk, obrażenia sporo kłutych, przyciągnięcie 5 metrów. No to również fajne. Okej. Okay. Wojownik poświęca całą swoją... Nie, spoko. Metodyczny atak, raz na potyczkę. Cenność plus 20. Dobra, to przyciągnięcie. Myślę, że brzmi fajnie. Moglibyśmy jakichś magów i tak dalej przyciągać. A potem chyba weźmiemy tą niezłomność przy następnej okazji. Bo brzmi bardzo fajnie. Okej. Okay. Tutaj coś się zbugowało. Dobra. Teraz rozpoczyna matka. Zobaczmy, co tobie możemy dać. Może poczekajmy i damy jej większą wiedzę. Okej, okay, moce poziomu 6. Mentalna zaraza. Z wyrachowaniem niszczy wspomnienia wroga, podając zamęt i oszołomienie. Następnie przeskakuje na maksymalnie 5 innych przeciwników. Oszołomienie przez 16 sekund. Ma cenność obniżoną o 10, zręczność, percepcję za szybkość o 15%. Zamęt. Zachowuje się nieobliczalnie. Okej, okay, no to brzmi fajnie. Wzmocniona fala. Neutralizuje mocne aspekty psychiki sprzymierzeńca, po czym wstrzymuje je z dużą siłą, powodując wrażenia miażdżony, powalając każdego w obszarze działania. Okej, okay, efekty obrażenia miażdżone, powalenie przez 11 sekund. Zasięg 6 metrów. Obszar działania, cel sprzymierzeniec plus promień 6 metrów. Również brzmi fajnie. A dezintegracja? Wow, obrażenia bazowe 320 przez 21 sekund. Niszczy eterycznie łącze między umysłem, ciałem i duszą przeciwnika, gwałtownie powodując obrażenia bazowe. Jeżeli cel przestanie istnieć, jego wytrzymałość... Cel przestanie istnieć, jeżeli jego wytrzymałość spadnie do zera. Okej, okay, no w takim razie to weźmiemy na pewno. Pytanie, co nas bardziej ciekawi. Obszar działania cel plus wróg przeskoki 5. Zasięg 10 metrów plus przeskok 8 metrów, więc metalna zaraza ma na pewno większe pole rażenia. Powalenie przez 11 sekund to również całkiem spoko brzmi. Ale zamęt chyba jest równie fajny. Okej. Okay. Okej, okay, to weźmiemy mentalną zarazę w takim razie. Chyba ma większe pole rażenia, więc nie, że będzie lepiej działała. Okej. Okay. I Alot? Co tobie damy? Przetrwanie. I zaklęcia 6 poziomu. A żadnego jeszcze nie mamy. Więc zobaczmy. Nie ma nic z ognia. Przynajmniej nie widzę. Rzucające odbicie zaklęcia przez 63 sekundy. Kapryśny urok. Rzuca złośliwy i kapryśny urok na wrogu w obszarze działania, wywołując u nich oszołomienie, mdłości lub paraliż. Obszar działania 7 metrów. No, fajne. Władowanie łańcuchowe. Postać rzuca zaklęcie przewołujące potężny
potężny elektryczny pocisk, który trafia w pojedynczy cel, a następnie przeskakuje na maksymalnie 6 pobliskich przeciwników. Błyskawica nie robi krzywdy postaciom w zasięgu działania. No okej, to myślę, że na pewno weźmiemy, bo brzmi bardzo fajnie. Bojowa moc Cicela. Na chwilowo porzuca wiedzę tajemną na rzecz mocy bojowych. Zyskuje premię do... Okej, 20 odbicia, celność 20, moc plus 8, kondycja plus 8, zręczność plus 8. No... Blokowanie rzucenia zaklęć. No, całkiem spore bonusy, ale... Ale Alot nie walczy w zwarciu, więc dzięki. Krąg śmierci. Tworzy czarny krąg śmiercionośnej energii, rozchodzący się we wszystkie strony i powodujący obrażenia od kwasu u przeciwników w zasięgu. Ofiary niskiej wytrzymałości mogą ulec zniszczeniu. Efekty obrażenia... Kwas, zniszczenie. Okej. Okay. Chyba to ma troszkę lepsze obrażenia. Taki ma lepszy zasięg. Na razie zostawimy wyładowania. Spojrzenie. Mak obrzuca wrogą osłupiające spojrzenie adrowego stworzenia, od którego zaklęcia bierze nazwę. Przeciwnicy w obszarze działania kamienieją. Skamienienie przez 8. Wow! No, to brzmi bardzo fajnie. Chociaż ma mały zasięg. Tylko promień działania 2 metry. Szpikulce minolety. Wybuch śmiercionośnej siły powoduje obrażenia kłute pobliskich przeciwników, pomijając ich redukcję obrażeń. Obrażenia kłute, pomijając redukcję obrażeń 10. I duże obrażenia. Obszar działania promień 4 odrzucającego. Ok. To nie dzięki. Lodowa kolumna. Tworzy ogromny lodowy szpikulec zadający wrogom obrażenia od zimna oraz rozchodzący się mroźny krąg, który może spowodować okulawienie utrwionych przeciwników w obszarze działania. Okej, dobra. Albo skamienienie, albo kapryśny urok. Oszołomienie, paraliż. No paraliż jest chyba równie fajny co skamienienie. A ma dużo większy obszar działania. Szumienie mdłości. To brzmi fajniej. Już u matki mamy oszołomienia sporo, więc może weźmy to skamienienie. Co miało miejsce paraliżu, ogłuszenie, unieruchomienia lub i powalenia. Okej. Okay. Ma dużo mniejszy promień, ale... Ale tak, skamienienie brzmi lepiej niż lub paraliż. Okej, okay, dobra. I mistrzostwo zaklęcia. Dobra, co byśmy chcieli? Nekrotyczną lancę? No całkiem się przydaje. Chociaż nie, już na pierwszym poziomie mamy... już na pierwszym poziomie mamy pociski. Ognisty promień. Szląca pijawka. Atakuje duszę celu wywołując obrażenie od kwasu i przeszkadzając i przekształcając pozyskaną esencję duchową wytrzymałość postaci. Odbiera 68 obrażeń kwas jako wytrzymałość przez 114 sekund. A może palące rany? No, na krytycznej lancy bym najczęściej używał. Palące rany i tak mam od tego jakiś przedmiot, więc myślę, że jej użyję. Te zaklęcia ogniste, one ranią moich. Uderza w cel palącym ognistym promieniem, który wywołuje ciągle pożenia wszystkich trafionych. Tak, one chyba to po prostu AOE, które bardzo łatwo moimi trafić. Moich własnych ludzi trafić. Nekrotyczna lanca i tak ma bardzo fajne obrażenia. Okej, okay. Czyli okej, okay. To są bazowe i potem obrażenia dodatkowo 40 przez 7 sekund, więc dobra. Więc to chyba brzmi najlepiej.
Dobra. To tyle, jeżeli chodzi o awansy. Coś petenci czekają do druidów. Dobra, wejdźmy do środka, zobaczymy co tam jest. Okej. Strażnik Garrost. Wasza ofiara żywi krainę. Wystąpcie naprzód. Nagle się spina. Cudzoziemcze! Tobie podobni nie przychodzą tutaj, by dzielić się z plemionami. Czego chcesz? Co to za miejsce? Krwawe piaski. Jak wspomniałem, Ekstramorom rzadko dogoszczą. Grand Fontanie zwą to miejsce krwawymi piaskami. Mówimy na nie dom. Z tej jaskini etnik Nol zarządził okolicznymi ziemiami na długo przed tym, jak pierwsze plemiona przybyły do bliźniaczych wiązów. Uważaj, cudzoziemcze. Odbieramy życie, by je chronić. Nasze ofiary mogą ci się wydać barbarzyńskie, ale dobry stan krainy od nich zależy, a gościom nie wypada obrażać gospodarzy. Powiedz mi o składaniu ofiar. Wszystko musi umrzeć i powrócić na nowo, przybyszu. Poprzez rytuał ofiarowania umożliwiamy wiernym przekazanie ich zaszczytnego, najcenniejszego daru ich pobratyńcom i ich krainie. Krew daje nam siłę, nawet Glen Fontanie podlegają na naszej krwawej barwie. Dzięki ofierze złożonej przez ziomków w pełni są energii przed bitwą. Powiedz mi o Etnik Nol. Narsakon istnieje od pokoleń. Zanim przybyliśmy do bliźniaczych wiązów, nasze rytuały żywiły góry na wschodzie. Teraz zaś dzielimy naszą krew z Eir Glanfat. Dla wszystkiego, co musi dobiec końca, nasza ofiara oznacza nowy początek. Podtrzymujemy to, co nadejdzie. Okej. Okay. Pamiętaj, przybyszu, że jesteś tutaj gościem. Oszanuj nasze zwyczaje, a my będziemy tolerować twoją obecność pośród nas. Okej. Ktoś tu idzie do nas? Nie. To po prostu strażnik sobie patroluje. Jakaś jest jakiś gość, talent? Okej, może znajdźmy tego druida, któremu mieliśmy przynieść to dziecko. I zobaczymy, czy on będzie miał coś... jakieś esencje inne nam dodania. Okej, Naca? Petentka przed tobą, bla bla bla, pamięta bliźne szaty. Miłego dnia życzę. Jestem Naca, kuszerka i strażniczka wiedzy. Czy dobrze się czujesz? Wręcz wspaniale. Wybacz, powinno skupić się na swojej medytacji. Rytuał sił jest niezwykle orzeźwiający, tak bardzo, że niemal przeciąża wszystkie zmysły. Sięga w dół i obejmuje swój brzuch, a następnie odwraca się. Okej, skoro tak mówisz. No to co my tutaj jeszcze zobaczymy? Zgubę ognia zobaczymy. Okej, tutaj nikogo nie ma, więc nie będziemy ich obrabiać bez powodu. Dar ofiarowany przemienia krew, wodę, esencja, moc. Tu jakieś rytuały odprawiają. Okej, dobra. W następnym odcinku zwiedzimy resztę krwawych piasków. Załatwimy sprawę z Simokiem, jakkolwiek by to nie mieliło się zrobić. No i może pomyślimy o tej modlitwie. Myślę, że da nam to sporo doświadczenia, bo później dopiero ruszymy w północną puszczę. Okej. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!